Kruk i gołębica. Koniec potopu. W końcu deszcz ustał i nastała cisza. Ludzie i zwierzęta już od 40 dni pływali w arce. Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak bardzo chciało im się wyjść na zewnątrz i pooddychać świeżym powietrzem, pospacerować po zielonej trawie? Musieli jednak na to poczekać jeszcze wiele dni. Patrząc przez okno, Noe widział tylko wodę. Z wdzięcznością wspominał Boga, który ich uratował. Ze strachem myślał też o tych, którzy zginęli. Wiedział, że jego serce nie było lepsze, ale zaufał Bogu. Stopniowo zaczęło ubywać wody. Pasażerowie arki cierpliwie czekali na możliwość opuszczenia statku. Nagle odczuli silny wstrząs. Arka natknęła się na wierzchołek góry. Ta góra nazywała się Ararat. Pływanie zakończyło się, ale teraz musieli się dowiedzieć, czy woda już całkowicie zniknęła z powierzchni ziemi. Noe postanowił wypuścić z arki kruka, ale drapieżny ptak wylatywał i wracał. Później Noe wypuścił gołębia. Nie znalazłszy miejsca do odpoczynku, ptak powrócił. Po 7 dniach Noe znowu wypuścił gołębia. Przez cały dzień wszyscy oczekiwali na jego powrót i oto pod wieczór gołąb wrócił, niosąc w dziobie gałązkę drzewa oliwnego. Znaczyło to, że drzewa nie były już pod wodą. Po kolejnych 7 dniach gołąb znów opuścił arkę, tym razem na zawsze. A więc ziemia była już sucha. Przez cały ten czas Noe i jego rodzina przebywali w arce. Na co czekali? Czyżby nie chcieli znaleźć się znowu na lądzie? Noe zawsze chciał być posłuszny Bogu. Czekał na wskazówkę od Niego. Czy może już otworzyć drzwi? W każdej sprawie Noe pokazywał swoje posłuszeństwo Stwórcy. Tylko w taki sposób możemy podobać się Bogu. Jednak jeśli nasze serce jest podobne do serc tych, którzy zginęli w wodach potopu, to potrzebne jest nam nowe, czyste i posłuszne. A takiej przemiany serca może dokonać tylko Pan Bóg. Ludzie przed potopem bardzo zgrzeszyli, ale Noe był sprawiedliwym człowiekiem, który bał się Boga i Pan Bóg go uratował. Na podstawie pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdział 8, wersety od 1 do 14 oraz psalmu 65. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.